masz w sobie taką wolę, żeby kontynuować starania o Eurowizję i w przyszłym roku nie wykluczasz swojego startu również? Ja, no nie wykluczam. Ja tak jak mówiłem już w poprzednich wywiadach przed tym wszystkim, tak samo jak w tym roku zgłosiłem się do Eurowizji, jakby nie myśląc stricte o niej, nie pisałem pod nią utworu. Myślę, że jeśli to wyjdzie, no to też to wyjdzie później. Nie planuję chyba aż tak w przód. Zobaczymy, nie wykluczam. Jesteś pomysłodawcą tego, jak wyglądał teledysk do Gladiatora. Czy już w twojej głowie rodzą się jakieś kolejne myśli, jakie teledyski stworzyć? Tak, trochę tak, jeszcze muzyka najpierw musi być do teledysków, ale tak, no siedzę w studio, teraz już jest po tym wszystkim, więc wrócimy do studia i tworzę dalej. Przygotowując się trochę na dzisiejszy wieczór, trafiłem na twoje nagranie z 2014 roku, gdzie śpiewasz Biały Krzyż. I no myślę, że to jest bardzo wzruszające nagranie. Nie wiem, na ile ty... Znaczy, czuć było, że jesteś bardzo świadomy tego, co śpiewasz i że przeżywasz to. Natomiast chciałem zapytać, to jest zupełnie inny człowiek. Prawie 10 lat temu, ile jest tego Janka małego w tym Janku, który stoi dzisiaj przed nami na scenie? No bardzo dużo, to jest ta sama osoba, ale no wiadomo, człowiek się zmienia. Ja wtedy miałem, nie wiem, 13 lat, 14, to było prawie 10 lat temu, więc to jakby świadomość też się rodzi, ja byłem wtedy dzieckiem, więc jakby no teraz jestem dużo bardziej świadomym siebie człowiekiem i artystą. No. Cześć, tu Natasza. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl. Pozdrawiam.